Prezentacja, którą chcę dzisiaj przedstawić, mówi o tym, w jaki sposób zmiana klimatu globalna wpływa na różnorodność biologiczną w morzach i na funkcjonowanie morskiego ekosystemu. I większość przykładów, które tutaj pokazywał, dotyczy obszaru Arktyki, czyli północnej części globu, ale będą oczywiście odniesienia do sytuacji w oceanie w ogóle. Najpierw trochę o tym, co rozumiemy przez różnorodność biologiczną w kontekście ekosystemu. Obrazek powinien przedstawić naszą taką podstawową wiedzę o tym, w jaki sposób różnorodność biologiczna jest związana z geografią naszego globu. Wszyscy intuicyjnie rozumiemy, że w strefach tropikalnych jest gatunków więcej, tam są rafy koralowe, tam są rajskie ptaki, motyle i tak dalej. W miarę jak odchodzimy od stref tropikalnych i zbliżamy się do północnego lub południowego krańca Ziemi, ta różnorodność życia maleje i to jest taka prawidłowość, która jest znana wszystkim intuicyjnie od szkoły podstawowej. Ona się nie sprawdza do końca w morzu i na tym wykresie, który mamy z prawej strony, widać, że poszczególne grupy ssaków morskich wcale nie mają największej różnorodności, czyli największa liczba gatunków. Nie występuje w obszarach tropikalnych, tylko w obszarach klimatu umiarkowanego. Bardzo wyraźnie widać to w przypadku fok, w przypadku delfinów. Obszary wokół równikowe nie są wcale najbogatsze pod tym względem, ale również nie jest tak, że obszary polarne są jakoś szczególnie uprzywilejowane. Tu wyraźnie istotny jest ta strefa klimatu ciepłego lub chłodnego, umiarkowanego. Czyli widać z tego, że różnorodność biologiczna jest związana z klimatem i należy się spodziewać, że razem ze zmianą klimatu, razem z przesuwaniem się stref klimatycznych, z wzrostem temperatury, który w tej chwili obserwujemy, ta różnorodność, a tym samym funkcjonowanie ekosystemu morskiego będzie się zmieniać. Do tej zmiany przede wszystkim przyczyniają się tak zwane czynniki kierujące, po angielsku zwane drivers, to są te czynniki fizyczne środowiska, które bardzo silnie kontrolują życie, w tym wypadku życie w morzu, funkcjonowanie ekosystemu. Te czynniki, które wypływają bezpośrednio z podniesienia temperatury, są wyliczone na tym slajdzie i do nich należy przede wszystkim coś takiego bardzo wprost, jak podniesienie temperatury wody. Im wyższa temperatura powietrza, należy się spodziewać, że powierzchniowa temperatura wody będzie się również podnosić razem z nią. To zmiana dynamiki wody na powierzchni i przy brzegu, to oznacza zmianę falowania, zmianę przebiegu prądów morskich. To wynika m.in. z tego, że im więcej energii w postaci ciepła wpompujemy do oceanu, tym ta energia będzie łatwiej wyzwalana. Temperatura również wpływa bezpośrednio na topnienie lodów morskich i lądowych, czyli czap lodowych w Arktyce i w Antarktyce, położonych na wyspach i na kontynencie. Temperatura wpływa bezpośrednio na zmianę uwarstwienia gęstościowego morza, ponieważ gęstość wody zależy od temperatury w znacznym stopniu, a to z kolei ma duże znaczenie, co pokażę za chwilę. Temperatura wpływa również na zmianę transportu z lądu do morza, poprzez to, że wyższa temperatura morza oznacza wyższe parowanie, wyższe opady i spływ z lądu do morza, a tym samym transport między nimi zawiesin, zanieczyszczeń, wszystkiego tego, co może być spłukiwane z brzegu do oceanu. Temperatura również wpływa na rozpuszczalność gazów w wodzie, to znaczy, że zgodnie z podstawowym prawem fizyki, im wyższa temperatura, tym ta rozpuszczalność gazów będzie mniejsza. To ma doniosłe znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu. Temperatura również zmienia środowisko akustyczne, czyli przebieg fal dźwiękowych zależy silnie od temperatury i od uwarstwienia gęstościowego wody. Zmienia również środowisko optyczne, czyli to, w jaki sposób światło przechodzi przez toń wodną, a co za tym idzie, bardzo ważne elementy funkcjonowania ekosystemu. No i wreszcie temperatura będzie wpływała na zmianę poziomu morza pośrednio i bezpośrednio. Bezpośrednio w ten sposób, że cieplejsza woda ma tak zwaną rozszerzalność cieplną wyższą, czyli samo podniesienie temperatury już podnosi poziom morza, a dodatkowo podniesienie temperatury oczywiście topi lody na kontynentach, te czapy lodowe, które najszybciej wpływają na zmianę poziomu morza. Przeglądając teraz te czynniki po kolei, pierwszym czynnikiem jest podniesienie temperatury wody i tu mamy
dość podstawowe prawo, które mówi o tym, że tempo reakcji chemicznych, w tym również reakcji metabolicznych, czyli tych zachodzących w organizmie, jest silnie zależne od temperatury. Generalnie im wyższa temperatura, tym tempo tych reakcji chemicznych, biochemicznych jest większe. I dla organizmów zmiennocieplnych, czyli tych, które nie kontrolują swojej temperatury, tylko mają taką temperaturę jak otoczenie, to tempo metabolizmu, tempo ich życia będzie rosło razem z wzrostem temperatury. Czyli te organizmy, które żyją w wodzie cieplejszej, rosną szybciej, trawią szybciej, szybciej mogą się poruszać, co oznacza, że w efekcie krócej żyją, jakby spalają się w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo metabolizm to jest w zasadzie, to są procesy tlenowe polegające na spalaniu. Te organizmy żyjące w wyższych temperaturach spalają się szybciej, żyją krócej, osiągają mniejsze rozmiary. I to widać wyraźnie na tym schemacie pokazującym zależność małych gatunków planktonowych. To są takie podstawowe, bardzo pospolite skorupiaki planktonowe, widłonogi, gdzie gatunki żyjące w wodach zimnych, polarnych, które mają temperaturę rzędu minus 2 stopni, dzięki temu, że jest wysoko zasolona woda oceaniczna, ona może mieć temperatury ujemne. I te gatunki osiągają rekordowe rozmiary, jak na tę swoją grupę taksonomiczną, i żyją 4 lata i więcej, czyli powoli, bardzo długo. Natomiast im cieplejsza woda, ten wykres tutaj dochodzi tylko do temperatur, powiedzmy sobie, umiarkowanych, chłodnych, można by go pociągnąć dalej do temperatur, które obserwujemy na przykład w Morzu Śródziemnym, czyli 12-15 stopni, to jest ta średnia temperatura mórz umiarkowanych, ciepłych. I tamte gatunki będą jeszcze mniejsze i będą żyły już poniżej roku. One potrafią zamknąć cykl życiowy w czasie 2 miesięcy. Ta zależność jest znana od dawna wśród zwierząt stałocieplnych, czyli takich jak ssaki i ptaki, jako tak zwana reguła Bergmana. To znaczy, że zwierzęta żyjące w obszarach zimnych są z reguły większe od swoich kuzynów żyjących w obszarach ciepłych. Przy czym wynika to z czego innego niż na poprzednim przykładzie u zwierząt zmiennocieplnych, ponieważ u zwierząt stałocieplnych zasadniczą rolę odgrywa relacja powierzchni do objętości, to znaczy zwierzę, które musi utrzymać temperaturę swojego organizmu za pomocą odpowiednio wydajnego metabolizmu, czyli spalania pokarmu, tym szybciej traci ciepło i mniejsze ma rozmiary, ponieważ powierzchnia jest dużo większa w stosunku do tego wnętrza ciała, gdzie produkowane jest ciepło, w związku z czym zwierzętom, które muszą oszczędzać na energii, które muszą uważać, żeby nie tracić ciepła zbyt szybko, opłaca się mieć rozmiary jak największe, jak najmniejsze wystające części ciała, czyli krótkie kończyny, krótkie uszy, krótkie pyski i tak dalej. I tutaj zilustrowana na przykładzie niedźwiedzi jest ta zasada obserwowana powszechnie u różnych innych grup zwierząt stałocieplnych. Przykład, którym myśmy się zajmowali w czasie naszych projektów badawczych w ostatnich latach, to są kiełże, to są takie pospolite, bardzo skorupiaki żyjące w strefie przybrzeżnej. I on znakomicie ilustruje tę zależność temperatura od rozmiarów ciała i również potwierdza takie przypuszczenie, które kilka lat temu zostało zamieszczone w dokumencie Międzynarodowego Panelu na rzecz Zmian Klimatu, o tym, że wraz ze wzrostem temperatury należy się spodziewać zmniejszenia rozmiarów zwierząt. Tu widzimy blisko spokrewnione z sobą gatunki kiełży, które w zależności od tego, w jakiej temperaturze żyją, osiągają albo rozmiary 10-15 mm, albo rozmiary czterokrotnie większe i dochodzą do 5 cm wielkości. Tym samym również wydłuża się ich czas życia. To oznacza, że rzeczywiście w wodach cieplejszych, w miarę jak ogrzewa się północna półkula, szczególnie ogrzewa się Arktyka, będziemy mieli do czynienia z tym, że te organizmy będą żyły szybciej, będą osiągały mniejsze rozmiary i tych wielkich polarnych gatunków będziemy już mieli znacznie mniej. To ma również znaczenie dla różnorodności, czyli dla tego, jak wiele różnych gatunków występuje na danym obszarze. I ilustruje to dobrze ten przykład polarnej krewetki, która żyje 5 lat i tu widzimy 5 kohort wiekowych, czyli poszczególna klasa wielkości, poszczególna wielkość osobnika odpowiada mniej więcej jednemu rokowi jej życia.
Czyli ta pięcioletnia krewetka jest już duża, natomiast ta jednoroczna osiąga mniej więcej 10 mm po zakończeniu pierwszego roku życia. Ta wielkość oznacza również, że każda grupa wiekowa przemieszcza się w inny sposób. Duże są szybsze, małe są wolniejsze. Może się odżywiać w inny sposób. Te, które są duże, mają po prostu większe otwory gębowe i większe narządy, które pozwalają chwytać zdobycz, więc one łapią inną zdobycz. I w efekcie mamy taką sytuację, że jest jeden gatunek, który jest reprezentowany przez cztery różne grupy wiekowe, z których każda ma inną szybkość poruszania się, ma inną zdobycz, czyli zajmuje inne miejsce w ekosystemie. De facto to są różne gatunki funkcjonalnie, mimo że nominalnie jest to oczywiście jeden gatunek. To są po prostu cztery grupy wielkościowe tego samego gatunku. To jest zagadka obrazka, który pokazywałem na samym początku, że domyślamy się, czy też wiemy, że w obszarach polarnych gatunków jest znacznie mniej, ta różnorodność biologiczna jest mniejsza, między innymi dlatego, że ona jest właśnie ukryta w tej długowieczności, że zamiast prawdziwych gatunków mamy po prostu wiele kohort wielkościowych tego samego gatunku, które w ekosystemie pełnią rolę gatunków prawdziwych. I tu widzimy taki wykres skorupiaków arktycznych, gdzie jeden gatunek w Arktyce ma te cztery grupy wielkościowe, natomiast w obszarach typu borealnego Atlantyku te cztery grupy wielkościowe reprezentowane są przez cztery różne gatunki, które krótko żyją. Każdy z nich wyspecjalizował się, wyewoluował w innej wielkości, dzięki temu unikają konkurencji. I to jest jeden z tych efektów podniesienia temperatury, którego się w tej chwili spodziewamy, że będziemy mieli wyższą różnorodność, mniejsze gatunki i ma to również doniosłe konsekwencje dla sieci troficznej, o której później powiem jeszcze trochę, ponieważ tam, gdzie mamy wodę zimną, gatunki rosną powoli. Te gatunki również magazynują znacznie większą ilość tłuszczu. Czyli te przede wszystkim skorupiaki, plankton polarny charakteryzuje się tym, że posiada długie łańcuchy tłuszczowe, duże ilości tłuszczu są magazynowane w jego ciele. On musi posiadać ten materiał zapasowy na przeżycie kolejnych lat swego życia, szczególnie na przeżycie nocy polarnej, kiedy nie ma wegetacji, kiedy trzeba korzystać z zapasów. I tutaj widzimy dwie próbki planktonu, którymi odżywia się ten przedstawiony na zdjęciu alczyk, czyli mały planktonożerny ptak. Jeżeli w tej samej objętości wody zimnej mamy prawie 7 kJ na metr sześcienny, to w wodzie ciepłej atlantyckiej, która napływa w tej chwili w rejon Arktyki, mamy zaledwie 1/3 tej ilości energii, czyli te ptaki, które żerują na wodach ciepłych, mają wprawdzie bardzo różnorodny pokarm, gatunków jest mnóstwo, ale one są małe i są stosunkowo chude. To jest bardzo dietetyczny pokarm, co nie jest specjalnie dobrą wiadomością dla zwierząt, które żyją w obszarach o niskich temperaturach i muszą oczywiście te materiały zapasowe zbierać. Także takie są konsekwencje podniesienia temperatury w wodzie. Niesłychanie istotna jest zmiana dynamiki wody wynikająca z podniesienia temperatury, ponieważ jak widać na tym schemacie północnej półkuli jest duża różnica, czy my podnosimy temperaturę w miejscu, tak jak to się dzieje w morzach syberyjskich czy w Arktyce Kanadyjskiej, czyli ogrzewa się woda, która jakby pozostaje w obszarze przybrzeżnym pomiędzy archipelagami wysp przybrzeżnych. Czy też jest to zmiana temperatury wynikająca z przemieszczania się wody z południa na północ, jak ma to miejsce zarówno na Pacyfiku przez cieśninę Beringa, jak i na Atlantyku, gdzie potężny prąd, który niesie prawie 3/4 wymiany w Oceanie Arktycznym, jest silnie uzależniony od zmian temperatury na Atlantyku centralnym i południowym. I tu mamy do czynienia z adwekcją, czyli z przenoszeniem ciepła, z przenoszeniem masy wodnej i jednocześnie z przenoszeniem gatunków, które płyną z południa na północ. Czyli nie tylko jest to tak, że te arktyczne gatunki, które żyły sobie gdzieś na Spitsbergenie czy na Grenlandii, podlegają ociepleniu, ale również one dostają zwiększoną dostawę gatunków imigrantów z południa, które zaczynają z nimi konkurować, czy też po prostu przesuwają się całe strefy biogeograficzne, tak jak to widać na tym obrazku, gdzie przeanalizowano przemieszczanie się stref biogeograficznych na obszarze środkowego Atlantyku od wybrzeży afrykańskich do wybrzeży Wielkiej Brytanii czy też północnej Europy.
mniej więcej o 1000 km w czasie ostatnich kilkunastu lat przesunęły się strefy występowania poszczególnych gatunków ryb. Dawniej one były dość, można powiedzieć, uporządkowane. Te gatunki ryb się specjalnie z sobą nie mieszały. W tej chwili gatunki z południa ruszyły zdecydowanie na północ. Nie jest to tak, że one wypierają dosłownie gatunki żyjące na północy. Natomiast obserwujemy taki stopniowy wzrost gatunków przesuwających się właśnie razem z adwekcją, razem z prądami morskimi od południa do północy, co powoduje dodatkowe zmiany funkcjonowania ekosystemu morskiego, który staje się coraz bogatszy tam właśnie na północy. Niesłychanie istotną konsekwencją podniesienia temperatury globalnej jest topnienie lodów. Te topnienie lodów trzeba bardzo wyraźnie odróżnić lody morskie od lodów lądowych. Tutaj będę mówił najpierw o lodach morskich. To jest lód, który jest po prostu zamarzniętą wodą morską unoszącą się na powierzchni morza. On nie ma specjalnego znaczenia dla podniesienia poziomu morza, ponieważ on i tak już pływa w wodzie, natomiast ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu, dlatego że z jednej strony ten lód działa jak przykrywka, która utrudnia wymianę ciepła pomiędzy lodowatą atmosferą w Arktyce, minus 30, minus 40 stopni w powietrzu nad wodą, i woda, która ma oczywiście temperaturę 0, czasem minus 1, minus 2 stopnia, i tutaj ciepło uciekłoby momentalnie z morza do atmosfery, gdyby nie ta przykrywka lodowa, która działa jak izolator i utrudnia wymianę ciepła. Druga sprawa bardzo istotna, ten lód znacznie ogranicza wymianę, dostęp światła, to znaczy tam, gdzie mamy gruby lód, jeszcze dodatkowo z pokrywą śniegową, pod lodem jest po prostu ciemno, produkcja pierwotna nie zachodzi, muszą dopiero zajść roztopy, musi ten lód zacząć pękać, muszą się pojawiać takie soczewki wody i wtedy przez lód, który jest już uwodniony silnie, na którym leży woda, światło może przenikać. Ten lód morski ma również swoje dwie istotne odmiany, każda ma inne znaczenie dla ekosystemu. Jeden to jest tworzący się sezonowo tak zwany jednoroczny pak lodowy, on ma zwykle nie więcej niż 1 metr grubości. Szybko bardzo powstaje, szybko się kruszy, łatwo przemieszcza się z prądami i szybko się topi. On również nie stanowi specjalnie ważnego podłoża dla organizmów związanych z lodem, które z kolei są typowe dla wieloletniego paku lodowego, który potrafi rosnąć przez kilka czy kilkanaście nawet lat. On łatwo bardzo na różnych płciznach, przeszkodach takich jak cieśniny między wyspami zatrzymuje się, tworzy torosy, nawarstwienia kilkudziesięciometrowej czasem grubości. I to jest rodzaj lodu morskiego, który jest bardzo stabilny i z punktu widzenia organizmów, które mogą być z nim stowarzyszone, no, on jest przewidywalny. To znaczy tam występują organizmy, które cały swój cykl życiowy mogą związać z lodem, ponieważ przez 5, 6, 10 i więcej lat to środowisko tam występuje, czyli można znaleźć sobie miejsce do żerowania, tam jest duża ilość różnego rodzaju mikroorganizmów, glonów, które tam występują, szczelin, ten lód ma bardzo bogate urzeźbienie i specyficzną faunę, która stowarzyszona jest właśnie z tym starym lodem, dlatego zaniepokojenie badaczy zanikaniem lodu morskiego przede wszystkim łączy się z tym starym lodem, który jednocześnie jest unikalnym siedliskiem dla organizmów niespotykanych już w tym lodzie młodym, a tym bardziej w obszarach lodu pozbawionych. Lód morski ma również duże znaczenie dla produkcji pierwotnej, tak jak wspomniałem, on jest tą przykrywką ograniczającą dostęp światła dla fotosyntezy, dla mikroglonów, które światła potrzebują. A ma to też duże znaczenie w obszarach płytkich, przybrzeżnych, takich jak równie pływowe. Tu jest przykład takiej równie pływowej na Spitsbergenie, która przez wiele dziesiątków lat była szczelnie pokryta lodem przez 7-8 miesięcy w roku. Kiedy ten lód przestał się tworzyć kilka lat temu, ta równia została odsłonięta i pierwsze co się stało, ona zazieleniała, cała pokryła się kolonijnymi okrzemkami, które tutaj widzimy w postaci takich miniaturowych piramidek. Za tymi okrzemkami przyszły oczywiście mikroorganizmy, mejofauna, przyszły ptaki. Stworzyło się zupełnie nowe środowisko, które było niemożliwe wcześniej,
kiedy lód znikał tylko na krótki moment w czasie późnoletnich roztopów i ten cały kompleks Bogaty nie miał się kiedy rozwinąć. Pokrywa lodu na morzach ma również nieoczekiwane efekty w postaci spotkania gatunków, które kiedyś były bardzo dobrze rozdzielone. Dotyka to przede wszystkim amerykańskiej populacji i kanadyjskiej populacji niedźwiedzia polarnego, który jest blisko spokrewniony z niedźwiedziem grizzly. I dopóki lód morski przez cały rok dryfował wokół wybrzeży północnej Ameryki, te dwa gatunki niedźwiedzi się z sobą właściwie nie stykały. One rozeszły się mniej więcej 700 tysięcy lat temu, kiedy w Arktyce zaczął się tworzyć lód. Po czym, kiedy lód zanika, populacja niedźwiedzi w Zatoce Hudsona, w wielu miejscach w basenie kanadyjskim, wychodzi na brzeg, niedźwiedzie polarne, i zaczynają szukać jakiegokolwiek pokarmu. One tradycyjnie polują z lodu na foki obrączkowane. Natomiast kiedy tego lodu nie ma, one nie są w stanie foki dogonić w wodzie. Zaczynają szukać pokarmu na brzegu, spotykają się ze swoimi dawno zapomnianymi kuzynami, niedźwiedziami brunatnymi, grizzly. No i efektem są takie pokraczne zwierzaki, jak ten na górnym prawym zdjęciu nazywany grolar albo pizli. To są hybrydy niedźwiedzi polarnych i grizzly. W zależności od tego, czy jest mamusia niedźwiedziem polarnym, czy tatuś niedźwiedziem polarnym. Nie wiemy, czy te hybrydy są płodne, bo to by oznaczało, że to nie są gatunki dobrze wyodrębnione, tylko one są w stanie pomieszać się znowu. Natomiast jest to jedna z tych dziwnych konsekwencji podwyższenia temperatury, zaniku lodu morskiego, i nagle gatunki, które kiedyś były przez ten lód oddzielone, w tej chwili znowu się spotykają. Jaki będzie dalszy ciąg tej historii, nie wiemy. Bardzo istotną sprawą jest zmiana warstwienia gęstościowego mórz, która wynika m.in. z temperatury, i ma to ogromne znaczenie przede wszystkim dla występowania pionowego organizmów. To znaczy, z reguły jest tak, że woda lekka, mniej gęsta występuje na górze. Im woda gęstsza, tym jest cięższa, oczywiście opada niżej. I to uwarstwienie potrafi się utrzymywać na setkach czy dziesiątkach kilometrów w obszarach oceanicznych w sposób bardzo stabilny. Ta warstwa skoku gęstości jest często trudna do przekroczenia przez liczne organizmy. I wiele organizmów morskich dostosowało się do bardzo konkretnych zakresów zasolenia i temperatury, czyli do gęstości wody. Tu mamy wykres pokazujący, jak występują ryby w wodach przybrzeżnych Arktyki. I w zależności od tego, jak te poszczególne warstwy w wodzie różnej gęstości podchodzą bliżej lub dalej do brzegu, to mamy do czynienia albo z tym, że ryby stowarzyszone z gęstymi wodami atlantyckimi występują tuż przy brzegu, to dotyczy ostatniej inwazji dorszy i ryb dorszopodobnych do fiordów szpicbergeńskich, ale tam, gdzie ta woda o mniejszej gęstości zajmuje większą objętość fiordu, tam występują wyłącznie ryby, które są w stanie znosić te niższe zasolenie, niższą gęstość. To są przede wszystkim drobne ryby pelagiczne, takie jak dorszyki polarne, inne lokalne gatunki. To ma jeszcze większe znaczenie dla występowania planktonu, dla bardzo wielu gatunków planktonowych, które biernie unoszą się w wodzie, mają znacznie większe kłopoty z przekraczaniem barier gęstości. No a lokalnie na Bałtyku mamy do czynienia z tym zjawiskiem w przypadku zaniku dorsza bałtyckiego, który jest bardzo silnie, rozwój jego ikry jest bardzo silnie związany z występowaniem gęstej, dobrze natlenionej, chłodnej wody i razem ze zmianą właściwości tej warstwy wody ta ryba po prostu nie ma się gdzie rozmnażać i ikra nie ma się gdzie rozwijać i ona będzie z Bałtyku powoli zanikać razem z ociepleniem klimatu. Istotnym zjawiskiem kolejnym wynikającym z temperatury, zmiany temperatury, jest zmiana transportu z lądu do morza. W miarę jak ociepla się ocean, coraz więcej, coraz intensywniejsze jest parowanie. Dotyczy to na przykład bardzo silnie obszaru północnego Bałtyku, gdzie Bałtyk ociepla się bardzo silnie, jest coraz więcej deszczy i coraz większy spływ z lądu do morza. Te deszcze się gromadzą najpierw w jakichś zbiornikach, jeziorach, potem są oczywiście spłukiwane. I na tym wykresie, który pokazuje topniejące lodowce i ich efekt na pobliskie płytkie morze,
można omówić to zjawisko, to znaczy spływ z lądu na morze oznacza dwa procesy niezależne. Po pierwsze jest to transport wszystkich zawiesin, wszystkiego tego, co może woda słodka spłukać z lądu. To są zawiesiny mineralne, ale również materia organiczna. W przypadku obszarów silnie uprzemysłowionych to mogą być zanieczyszczenia, biogeny spłukiwane z pól powodujące eutrofizację itd. Ale sama woda słodka również bardzo istotnie wpływa na zjawisko, o którym mówiłem wcześniej, czyli na uwarstwienie. Tam, gdzie mamy do czynienia z silnym spływem wody słodkiej do morza, który jest bardzo silnie kontrolowany przez wzrost temperatury, mamy do czynienia z podwyższeniem tzw. cyrkulacji estuariowej, to znaczy ta lekka, słodka woda, która spływa z lądu, układa się na powierzchni wody morskiej, gęstszej, i wiatr, który najczęściej wieje od lądu do morza, zdmuchuje tę warstwę lekką w kierunku morza, a na jej miejsce kompensacyjnie napływa woda słona, co powoduje mieszanie, podnoszenie substancji biogennych od dna do powierzchni. To są rejony zwykle bardzo intensywnej produkcji rybackiej, produkcji pierwotnej. One nie są specjalnie różnorodne, natomiast tam są miejsca bardzo intensywnych procesów, takich właśnie jak mieszanie, wynikające z tego mieszania produkcja pierwotna, opadanie zawiesin, sedymentacja. To są miejsca, które w tej chwili się coraz bardziej rozszerzają razem z tym, jak coraz więcej wody słodkiej coraz bardziej intensywnie może spływać, czy to w postaci rzek, czy to w postaci topniejących lodowców do morza. Niesłychanie istotnym czynnikiem, jednym z tych czynników sterujących driversów, jest zmiana rozpuszczalności gazów w wodzie, która zależy bardzo silnie od temperatury. Najważniejszym elementem tego zjawiska jest rozpuszczalność tlenu, ponieważ ogromna większość organizmów, z którymi mamy do czynienia, to są organizmy potrzebujące tlenu do życia. One mają jakby różny stopień zapotrzebowania na tlen, więc mamy organizmy, które są wysoko tlenolubne, to są przede wszystkim skorupiaki, które mają rozbudowany system skrzeli, przez które woda musi przepływać odpowiednio intensywnie i musi zawierać odpowiednio wysoką koncentrację tlenu, żeby one mogły żyć. I to są gatunki, które zwykle traktuje się jako wskaźnikowe dla koncentracji tlenu w wodzie. Wiele małży również jest bardzo wrażliwych na brak tlenu, ale są też gatunki, które potrafią sobie poradzić przez dłuższy okres czasu, czy nawet przez całe swoje życie, niemal zupełnie bez tlenu. Do nich należą przede wszystkim robaki obłe, to są wolno żyjące nicienie, bardzo pospolite na dnie morza. One sobie świetnie radzą w głębi osadu, tam gdzie tlenu jest bardzo mało i właściwie są to warunki beztlenowe. Jest również cały szereg gatunków małży, które potrafią sobie radzić z dłuższymi okresami bez tlenu, w ten sposób, że potrafią zmienić swój metabolizm, ograniczając zużycie tlenu, potrafią się zagrzebywać, potrafią zapaść w coś w rodzaju takiego stanu uśpienia. Więc to nie jest tak, że deficyt tlenu od razu oznacza masową śmiertelność. Rzeczywiście organizmy tlenolubne tego deficytu nie wytrzymują, natomiast jest całkiem bogata kolekcja organizmów, które sobie z tym lepiej lub gorzej radzą. Ważne, czy jest to okres dłuższy, czy ten deficyt tlenu mija. Deficyty tlenowe pojawiają się w tej chwili coraz częściej razem ze wzrostem temperatury wody. Tam, gdzie mieszanie wody przez falowanie, przez wiatr, w ten sposób najprościej tlen jest dostarczany do atmosfery. Do tego musi się oczywiście dokładać fotosynteza, czyli produkcja tlenu przez organizmy roślinne. To ten tlen, jeśli woda robi się zbyt ciepła, potrafi z niej bardzo szybko uciekać. Z tym łączy się również drugi proces, proces tak zwanego odgazowania wody z dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla, który jest bardzo dobrze pochłaniany przez roślinne organizmy w czasie fotosyntezy, te, które żyją w wodzie, może być w formie rozpuszczalnej łatwo z powrotem odprowadzany do atmosfery, jeżeli woda jest zbyt ciepła, czyli te procesy są silnie powiązane z temperaturą i bardzo mocno wpływają na funkcjonowanie ekosystemu. Interesującym zjawiskiem, które związane jest z podniesieniem temperatury w morzu, jest zmiana środowiska akustycznego. Wiąże się to z tym, że fala dźwiękowa, która w wodzie rozchodzi się lepiej niż na lądzie, rozchodzi się bardzo
w silnej zależności od gęstości wody, która z kolei zależy w dużym stopniu od temperatury. Obserwuje się to w tej chwili w Arktyce, gdzie w fiordach Spitsbergenu lodowce bardzo szybko cofają się, fiordy stają się coraz cichsze i dawniej w tych fiordach przede wszystkim dominowały zwierzęta, które nie potrzebowały echolokacji, czyli nie używały akustyki do poszukiwania pokarmu. To były przede wszystkim takie gatunki jak foka obrączkowana, foka brodata, morsy, w dużym stopniu białuchy. I te zwierzęta w tej chwili są nie to, że zastępowane, ale coraz częściej towarzyszą im zwierzęta, które są typowymi echolokatorami i posługują się akustyką bardzo sprawnie. Natomiast przeszkadzały im te trzaski, przeszkadzał im hałas i przeszkadzało im to mieszanie wody, które utrudniało powstawanie kanałów akustycznych. Do nich należą przede wszystkim orki, które teraz zaczęły na północ przybywać w coraz większych ilościach. Należą wszystkie delfiny oraz walenie fiszbinowe, duże, oraz szereg gatunków płetwonogich, które również pomagają sobie hydroakustycznie do tego, żeby łapać zdobycz. Czyli to jest taki niezbyt oczekiwany, niezbyt spodziewany efekt zmiany temperatury w morzu, który również powoduje takie efekty jak zmiana drapieżników posługujących się echolokacją. Istotna bardzo jest zmiana środowiska optycznego, ponieważ przechodzenie światła w morzu warunkuje jeden z najważniejszych procesów dla funkcjonowania ekosystemu, czyli fotosyntezę. No i tu mamy w morzu mamy kolekcję gatunków, które dostosowały się do różnych natężeń światła. Mamy gatunki światłolubne i to są gatunki z reguły żyjące w płytkich wodach. One przede wszystkim mają przewagę barwnika zielonego. Wśród nich jest wiele gatunków rosnących bardzo szybko. Do takich światłolubnych gatunków należą na przykład sinice, które są właściwie bakteriami i one reagują bardzo dobrze na dużą ilość światła i rozmnażają się błyskawicznie. To jest kwestia godzin, rozmnażają się tak szybko jak bakterie jednokomórkowe oczywiście. Natomiast mamy też gatunki, które dostosowały się do niskich koncentracji światła. To są gatunki, które mają barwniki brunatne, czerwone. To są krasnolosty i brunatnice. One z kolei charakteryzują się tym, że mogą żyć do głębokości nawet kilkudziesięciu metrów w dość przejrzystych wodach. Potrzebują światła niedużo, rosną powoli, tworzą duże, trwałe struktury, takie trochę podobne do raf koralowych, które mają bardzo duże znaczenie dla utrzymania różnorodności organizmów, które korzystają z tych trwałych struktur i magazynują ogromne ilości substancji odżywczych, ponieważ to są duże rośliny, to są te wielkie lasy laminariowe, to są wielkie lasy brunatnic, czy ogromne pokłady tych fioletowo-czerwonych glonów wapiennych, które występują powszechnie w głębszych wodach na całej północnej półkuli. Światło, które może być ograniczone poprzez wzrost temperatury głównie dlatego, że te inne procesy, o których wspominałem, zwiększenie transportu zawiesin czy zmiany gęstości wody, bezpośrednio będzie wpływało przede wszystkim na produkcję mikroplanktonu, czyli tych organizmów o wielkości ułamka milimetra, które z kolei są zjadane przez to, co w morzu nazywa się dużym roślinożercą, no to jest kryl wielkości 5 cm. I tu mamy tę podstawową sprawę związaną z efektywnością łańcucha troficznego w morzu, który oparty jest na małych organizmach. Porównując to, w jaki sposób zmienia się w tej chwili łańcuch troficzny w Arktyce, na górze mamy taki klasyczny łańcuch troficzny, który oparty był o mikroplankton, który był zjadany przez tych dużych roślinożerców typu kryl czy ślimaki skrzydłonogie. Następnie już mogły wchodzić organizmy drapieżne takie jak ptaki, foki czy ssaki morskie. W tej chwili mamy do czynienia z okresem produkcji pierwotnej, który jest rozciągnięty w czasie. Tego światła dostaje się do Arktyki dużo więcej. Dostaje się razem z ciepłą wodą znacznie więcej tak zwanych mikrodrapieżników, które wypełniają te pośrednie ogniwa wielkościowe i w efekcie ten subarktyczny czy borealny łańcuch troficzny, który jest typowy dla wód umiarkowanych i chłodnych, on jest bardzo skomplikowany.
efekt bezpośredni jest taki, że ta sama produkcja pierwotna na północy w dość produktywnych morzach, ona wynosi ponad 100 gram węgla z metra kwadratowego rocznie. Jeżeli mamy ten krótki, prosty łańcuch troficzny z ograniczonym dostępem światła i produkcją, która jest skoncentrowana przez bardzo krótki moment, bardzo intensywnie stowarzyszona zwykle z lodem, to wówczas ta energia nie jest tracona na poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego i dochodzi do drapieżników w znacznym stopniu. Natomiast w tym wariancie, który mamy do czynienia w tej chwili, czyli z ocieplającej się Arktyki, energia tracona jest na ogromną rozmaitość organizmów średniej wielkości i te największe charyzmatyczne zwierzęta, takie jak ssaki morskie czy ptaki, będą dostawały coraz mniejszą porcję z tego bardzo złożonego łańcucha troficznego. Myśmy badali to zjawisko porównując z sobą dwa fiordy, jeden ciepły i drugi zimny na Spitsbergenie, no i wyraźnie widać było, że stopień skomplikowania sieci troficznej w fiordzie zimnym jest znacznie mniejszy, ten fiord ciepły jest znacznie, ma znacznie więcej powiązań pomiędzy poszczególnymi organizmami i znacznie mniej energii może dochodzić do tych topowych drapieżników, tych, które wszyscy chętnie kojarzą z Arktyką. Inne ciekawe zjawisko, które jest z tym związane, z tą przebudową sieci troficznej, to, że tam, gdzie mamy do czynienia z systemem arktycznym, czyli krótki, intensywny zakwit wynikający z tego, że światło dostępne jest przez krótki moment, kiedy lód topnieje i mamy dość przeżyczystą wodę z intensywną produkcją pierwotną, wówczas system nie jest w stanie skonsumować całej tej produkcji pierwotnej, która gwałtownie bardzo powstaje w wodach powierzchniowych i ogromna część węgla organicznego, tych mikroorganizmów, które powstały w toni wodnej, tonie niezjedzona i zasila ekosystem denny. I to są obszary, gdzie mamy do czynienia z bogactwem ryb, takich jak płastugi, ryby dorszowate, zębacze, bardzo bogata fauna denna. To są te wszystkie organizmy, które korzystają z bardzo silnego transportu energii z powierzchni do dna i to jest typowe dla obszarów arktycznych. Tam również występują ptaki nurkujące, żerujące na dnie. Natomiast kontrastową sytuację mamy w obszarach, gdzie światło jest dostępne przez cały czas. Produkcja pierwotna, sezon wegetacyjny jest rozciągnięty na cały rok i wówczas mamy do czynienia z stopniowym dodawaniem kolejnych porcji energii wytwarzanej przez fotosyntezę w toni wodnej. I tam ta energia, ten węgiel organiczny wytworzony przez mikroplankton jest głównie zjadany w toni wodnej. To znaczy on jest dostarczany w tak małych ilościach i tak, przez tak długi czas, przez niemal cały rok, że rozwija się bardzo bogaty system w toni wodnej, który możemy obserwować poprzez dominację drobnych ryb, takich jak pelagicznych, jak sardynki, makrele. Na nich żerują oczywiście ssaki morskie powierzchniowo, żerujące takie jak delfiny czy fiszbinowce. Czy to jest jedna z kolejnych konsekwencji przebudowy sieci troficznej wynikającej ze zmiany temperatury. Jeśli chodzi o różnorodność biologiczną i konsekwencje, jakie to ma dla różnorodności biologicznej, to ten wykres ilustruje taką zależność pomiędzy tym, że im na dole, na osi X-ów, im więcej mamy gatunków w danej grupie, na danym piętrze jakby sieci troficznej, tym lepsze jest wykorzystanie zasobów. To znaczy, jeżeli będziemy mieli wiele gatunków roślinożerców, to one będą potrafiły wykorzystać różne gatunki roślin. Jedne się specjalizują w okrzemkach, drugie się specjalizują w bruznicach, inne jeszcze potrafią zjadać sinice, które z kolei inne gatunki gardzą. Natomiast im więcej mamy gatunków, które zasiedlają poszczególne piętra troficzne, to znaczy te, które potrafią zjadać inne gatunki, tym szybsze jest rozpraszanie energii i tym bardziej dążymy do tego systemu zbliżonego do systemu tropikalnego, gdzie mamy ogromną różnorodność gatunków małych i trudno jest o te wielkie ssaki morskie, które obserwujemy w tej chwili w Arktyce, czyli te zależności pomiędzy różnorodnością gatunkową a siecią troficzną, a temperaturą, o którą ogrzewa się ocean, są dość skomplikowane, ale bardzo wyraźne. Niesłychanie istotną sprawą jest zmiana poziomu morza. Ta zmiana poziomu morza następuje przede wszystkim
przestopnienie czap lodowych, tych, które są umieszczone na kontynentach, tych, które są umieszczone na kontynencie antarktycznym, na Grenlandii, na wyspach, ponieważ to są warstwy lodu grubości kilku kilometrów, dwóch, trzech tysięcy, blisko 4000 metrów. I te topnienie tych czap lodowych odpowiadać może za kilkanaście metrów podwyższenia poziomu morza w następnych stuleciach. Jak szybko ten poziom będzie następował, nie wiemy. Z punktu widzenia przyrody, nie patrząc się na skutki dla człowieka, ta zmiana poziomu morza, która jest właściwie nieuchronna, nic w tej chwili nie wygląda na to, żebyśmy byli w stanie zatrzymać topnienie tych wielkich czap lodowych. One topnieją w Arktyce głównie coraz szybciej. Do końca stulecia spodziewamy się w optymistycznym scenariuszu około 1 metra podniesienia poziomu morza. To podniesienie poziomu morza będzie miało skutek bardzo różny w różnych obszarach. Są takie miejsca jak Azja Południowo-Wschodnia, jak wybrzeże Bangladeszu, wyspy oceaniczne, no gdzie nie ma żartów, te obszary po prostu znikną z powierzchni Ziemi. Niektóre kraje wyspiarskie już się porozumiały z Australią, z Nową Zelandią, żeby można było wyemigrować, całe te społeczności przesiedlić. Są takie miejsca, które będą odczuwały to stosunkowo mało. Chodzi głównie na przykład o skaliste, wysokie wybrzeża Skandynawii czy części Ameryki Północnej, gdzie cała infrastruktura była dość wysoko jakby umiejscowiona, odsunięta od wybrzeży. Są wreszcie takie dziwne miejsca osobliwe jak północny Bałtyk, Zatoka Botnicka, które wciąż jeszcze podnoszą się na skutek ustąpienia czapy lodowej. I rzeczywiście północnej Finlandii, północnej Szwecji nad Butnikiem podniesienie poziomu nie zagraża. Natomiast ogromna część Europy, ogromna część reszty świata to podniesienie morza odczuje i do tego się w tej chwili przygotowują oczywiście wszystkie społeczności, przede wszystkim z powodu zagrożonej infrastruktury, z powodu tego, że ogromna większość ludzi ma tendencję do życia blisko morza. Wielkie miasta portowe, przeważnie położone przy ujściach rzecznych, to są te miejsca bardzo narażone. Patrząc na to z punktu widzenia przyrodnika i wybrzeża polskiego, to podniesienie poziomu morza wywołane podniesieniem temperatury globalnej będzie następowało. Bałtyk Południowy nie jest wolny od tego problemu. Natomiast ono nie jest dramatyczne dla przyrody. To znaczy, możemy się spodziewać tego, że rodzaj środowiska, który u nas był bardzo rzadki, a uznawany jest przez przyrodników na całym świecie za niesłychanie cenny, a tym rodzajem środowiska są słone bagna. U nas jedynym takim małym kawałkiem słonych bagien to jest ujście rzeki Beki, to jest to górne zdjęcie, to jest rzeka pod Gdynią, że tego rodzaju środowisko będzie w tej chwili mogło występować na sporych obszarach w okolicy Zalewu Szczecińskiego, w okolicy ujścia Wisły, i to są miejsca, gdzie morze będzie się wydzierać przede wszystkim w czasie spiętrzeń sztormowych. No ląd, no łąki wprawdzie znikają w tych miejscach plaże, ale mamy do czynienia z bardzo urozmaiconą linią brzegową, z wyspami, z zalewami. To są obszary, które są najbardziej wartościowe, jeżeli chodzi o występowanie wszelkiego rodzaju ptaków brodzących, ptaków morskich. Na całym świecie te obszary mokradeł nadmorskich są uznawane za najcenniejsze przyrodniczo, są chronione, więc ta zmiana, która niewątpliwie dotknie część społeczeństw europejskich i nie tylko, ona nie oznacza katastrofy przyrodniczej, ona oznacza duże kłopoty dla człowieka, do których jesteśmy się w stanie dostosować, bo o ile takich miejsc jak Gdańsk trzeba będzie bronić, tak jak bronią Holendrzy za pomocą różnego rodzaju wrót sztormowych czy twardych metod ochrony, o tyle na przykład Żuławy Wiślane nie stanowią już takiego obszaru jakiejś niezwykle cennej infrastruktury, którą trzeba bronić za wszelką cenę. I zdaniem przyrodników to jest miejsce, które ma przed sobą znakomitą przyszłość. Kończąc tę historię o zmianie temperatury w oceanie i konsekwencjach dla przyrody, warto to przypomnieć, że zmiany klimatu
nie zatrzymamy. Możemy ją spowolnić, możemy ją ograniczyć. Powinniśmy robić co tylko można w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w postaci ograniczenia zniszczenia przyrody. I warto sobie zdać sprawę z tego, że to nie chodzi o sprawy jakieś zupełnie abstrakcyjne. Przyroda sobie da radę bez człowieka, przyroda sobie doskonale da radę z kolejną zmianą klimatu. W historii ewolucji były okresy dużo zimniejsze i dużo cieplejsze i przyroda się znakomicie potrafiła do tego przystosować i rozwijać bardzo bujnie i bogato w tych miejscach. Natomiast problemem jest to, że nasza infrastruktura i to my potrzebujemy czasu i potrzebujemy mądrych sposobów, żeby się do tej zmiany dostosować. Czyli róbmy co się tylko da, żeby zmianę klimatu spowolnić. Dziękuję bardzo.